Cześć! Cześć i czołem! Witajcie w już szóstym odcinku z serii opowieści o Julianie Tuwimie. Tylko sobie poprawię. Tak będzie lepiej chyba. Widzimy się po krótkiej przerwie, spowodowanej różnymi sprawami, związanymi również z porą letnią i z tego powodu różnymi wydarzeniami. No ale wracam w pełnej formie. Mam nadzieję. Cieszę się, że jesteście tutaj, trafiliście. Jeżeli trafia się po raz pierwszy i nie wiecie, o co chodzi, no to chodzi o Juliana Tuwima, o jego życie i twórczość w odcinkach chronologicznie. Także odsyłam Was do pierwszego z serii, bo niestety to tak działa, że tutaj toczy się życie Tuwima i już nie wracam do tych wydarzeń z przeszłości. Nawiązuję raczej do nich tak luźno, więc bez tej znajomości tych poprzednich wydarzeń może być ciężko zrozumieć, o co chodzi, bo robię różne odwołania, nawiązania, no ale bez przesady. Także nikt tutaj, mam nadzieję, się nie pogubi. Także myślę, że możemy zacząć. Chciałam jeszcze zrobić taki mały wstręt. Zanim zacznę, chciałam Wam podziękować bardzo gorąco, najgoręcej jak się da, za to, że oglądacie, że jesteście, w ogóle po prostu, że jesteście. No i też wyrazić swoje ogromne, przeogromne wzruszenie, zaszczyt, niedowierzanie, że mam wśród oglądających tak wspaniałe osoby, które i chcą się ze mną kontaktować i wysyłają różne piękne rzeczy. Dostałam taką jedną piękną rzecz, piękny wiersz od wspaniałego, właśnie, nie wiem, poety, poetki początkującego, czy już dojrzałego, ciężko powiedzieć. Wiersz był naprawdę przejawem takiej pięknej, już ugruntowanej moim skromnym okiem i czuciem twórczości. No i cóż, chciałam Wam go dzisiaj zaprezentować. Taki miałam plan wstępny, ale nie dostałam... Czyli rozumiem, że skromność cechująca, jak to kiedyś powiedział przyjaciel Tuwima, chyba to był Mieczysław Jastrun, największe osobistości, ta skromność, nieśmiałość pewna, pewne właśnie takie onieśmielenie, zażenowanie nie pozwala niektórym na takie swobodne wyrażanie zgody i czerpanie przyjemności z rozpowszechniania ich sztuki, czy wielbienia pod niebiosy, tak zwanego niebiosa, tak zwanego mistrzowania. I może kiedyś w ogóle to by było niesamowite, mogłabym stworzyć wieczór poezji innych twórców, nie tylko Tuwima, takich zupełnie współczesnych, takich, którzy też kochają Tuwima, inspirują się nim. No, to by było coś wspaniałego. Także za ileś lat pewnie się przy czymś takim spotkamy. I się kolejna bania z poezją rozbije, wyleje. A tymczasem wracamy nastrojem i zmysłami do lat 20. Ubiegłego stulecia, czyli dwudziestolecia międzywojennego. Zeszły odcinek był zdominowany przez rozrywkę kabaretową. Ten już trochę mniej, bo przez to trochę nam umknęła poezja. Co było zaplanowane, ale przeoczyłam celowo dwa wielkie wydarzenia poetyckie w tamtym czasie, blisko siebie, usytuowane na kartach historii. Bo pod koniec 1919 roku Tuwim wydaje drugi tom poezji Sokrates tańczący, a już na początku, bodaj w marcu 1921 roku, trzeci tom poezji Siódmą jesień. I te wszystkie trzy tomy, czyli pierwszy Czyhanie na Boga, Sokrates tańczący i Siódma jesień, charakteryzuje to, że znajduje się tam część wierszy pochodzący z okresu lat młodzieńczych, czyli 1914 do powiedzmy 1917 roku. I ciężko powiedzieć, które kiedy powstały. Można tylko sugerować się stylem, tematyką,
znawcy są w stanie pewnie dostrzec jakieś różnice, natomiast my, tacy zwykli czytelnicy, oprócz tego, że się tymi wierszami upajamy, to nie wiemy, kiedy powstały. Z tym, że podpowiedzią może być fakt, że część z nich zadedykowana jest przyjaciołom Tuwima, których poznał na pewno już w Warszawie. Czyli to są te, powiedzmy, późniejsze, te bieżące wiersze, które znalazły się w tomikach, ale były pisane w tym czasie, kiedy mniej więcej zostały wydane. Pierwszy wydał się nakładem wydawnictwa Mortkowicza, tej słynnej księgarni wydawnictwa i wydawnictwa jednocześnie warszawskiego, drugi wydawnictwa Ignis, co jest w ogóle nieważną sprawą. Pierwszych wydań oczywiście nie mam, ale mam te tomiki w formie takich wierszy zebranych. No i myślę, że warto zacząć od tej poezji, której niedostatek był, mogliśmy wszyscy odczuć w poprzednim odcinku. Tutaj będzie zaplanowałam, że tego niedostatku nie odczujemy. Wręcz przeciwnie. Zacznę od tytułu tomu. Sokrates tańczący. Dlaczego Sokrates? Tutaj nigdy nie było wywiadu Tuwima ani informacji o tym, dlaczego zdecydował się na wybranie greckiego filozofa z urodzonego, działającego w latach, powiedzmy, około 400 przed naszą erą. Zaliczany do takich tak zwanej wielkiej trójki filozofów greckich. On był ich prekursorem tego ruchu, ich pionierem. Pozostali, czyli Platon, Arystoteles, byli jego uczniami. I była to postać w sumie tragiczna, a z drugiej strony, jak się jej głębiej przyjrzymy, wcale nie dziwne, że tak dla Tuwima interesująca. Bo w poezji Tuwima, szczególnie tej, której już wpływy młodopolskie są coraz mniej wyraźne, pojawia się tak zwany homo ludens, o którym mówiłam w poprzednich odcinkach, czyli ten taki człowiek, powiedzieć inteligent to za duże słowo, ale człowiek uczony, który wchodzi w lud, do ludu, schodzi do ludu i w przeciwieństwie do młodopolskiego inteligenta, który od tego tłumu się wyraźnie dystansuje, bohater tuwimowy, jeżeli możemy tak powiedzieć, w tym tłumie odnajduje siebie. On się z tym tłumem stapia. On odnajduje w tym tłumie prawdziwą mądrość i prawdę. I prawda i mądrość to są słowa, które charakteryzowały działalność filozoficzną i były mottem chyba życiowym Sokratesa, który uczynił z tego swojego hobby, możemy to powiedzieć, czy inaczej mówiąc, ze swojego nawyku zadawania ludziom pytań, wtapiania się w tłum, poszukiwania mądrości w tym tłumie, odnajdywania odpowiedzi na najważniejsze pytania i naprawdę nie wywyższając się, ale właśnie pytając każdego bez względu na jego pochodzenie. W tym dużo jest takiego tuwimowego podejścia do życia, który widział mądrość niekoniecznie tam, gdzie wielkie księgi, uniwersytety, dyplomy, tytuły i ordery, ale tam, gdzie przyroda, gdzie natura, gdzie zwykłe proste życie. Z pozoru proste i z pozoru zwykłe. I niektórzy dopatrywali się w tym bardziej podejścia takiego niczańskiego, które reprezentował późny staw, czyli te monologi mocy i woli, nad człowiek. Tutaj niebezpiecznie wchodzimy w te odmęty czy meandry niczańskiej filozofii, która była przecież to oczywiste i nieukrywane inspiracją bezpośrednią dla ruchów faszystowskich i ale to już nie wina niczego po części. Natomiast ten znawcy, przynajmniej tak znawcy twierdzą, że Tuwima bohater nie jest z pewnością zaczerpnięty od niczego. Bardziej dopatrujemy się tu filozofii whitmanowskiej, tej demokracji miłości, powszechnej demokracji miłości, zwycięstwa prawdy w miłości i właśnie w takim ukochaniu jednostki, ale w tłumie, ale w społeczeństwie, w zgromadzeniu.
skończeniu z podziałem klasowym, skończeniu z podziałem na profesje, na zawody, na wyznania, brakiem kategoryzowania ludzi, ale ujęcia ich jako takiej całości i w tej całości ukochaniu jednostki, która jednocześnie w tej całości może jako ta jednostka się realizować. Może trochę zamąciłam filozofką, nie jestem, ale mam nadzieję, że czujecie, na czym polega to rozróżnienie. I taką postacią dla Tuwima też był Sokrates. Trochę taki ktoś, kogo można by uznać za szaleńca, bo opowiada wielkie, doniosłe rzeczy, a jednocześnie nie chce się wywyższać. Tańczy boso na ateńskich rynkach, można go spotkać na ulicy. Zaczepia prostych, zwykłych ludzi. I ten właśnie Sokrates tańczący jest mottem i tematem przewodnim całego tomu wierszy. No i druga część to też tragiczny los Sokratesa, który kończy w więzieniu, skazany na śmierć i otruty. Sam wypija tę podaną mu truciznę. Mało tego, wypija ją w towarzystwie swoich uczniów, których mógł do końca swoich dni odwiedzać. I ta jego tragiczna śmierć jest jakby przez niego uznana i zaakceptowana. Chociaż mówią badacze, że miał możliwość dosyć łatwej ucieczki z tego więzienia. Nikt go tam na siłę specjalnie nie pilnował, jednak wybrał tę męczeńską śmierć w imię... Właśnie w imię czego? To też dobre pytanie. Chyba nie mnie próbować szukać na niego odpowiedzi. Na pewno jego żywot zaowocował wspaniałym dziełem Obrona Sokratesa, napisanym przez jego ucznia Platona, gdzie wiele inspirujących monologów Sokratesa zostało ponoć przytoczonych. Między innymi ten, który dla mnie jest kluczowy w rozumieniu Tuwim, w próbie zrozumienia poezji i charakterystyki Tuwima, czyli to słynne sokratejskie "wiem, że nic nie wiem", które towarzyszy Tuwimowi w poezji, w życiu, w towarzystwie, być może też w samotności, czego nie wiemy. Postać myśliciela, który schodzi do ludu i w tłumie szuka prawdy i nie boi się być sobą w tym i nie boi się być uznanym za szaleńca, za kogoś, kto postradał zmysły. Myślę, że to by mógł być sam Tuwim. Także on w Sokratesie widział siebie, więc być może Sokrates tańczący to tak, inaczej mówiąc, to Wimes tańczący. To, co powiedziałam teraz, choć zmyślone nie przeze mnie, będzie miało swoją kontynuację w dalszej części dzisiejszego odcinka, bo wrócę do tego to Wimesa. Potrzymam Was trochę w niepewności. No i mamy ten tomik wierszy, jest tytułowy utwór Sokrates tańczący. Już po tym moim wstępie może nie będzie brzmiał tak tajemniczo i tak niezrozumiale. Pręże się w słońcu. Gałgan, stary. Leżę, wyciągam się i ziewam. Stary ja jestem, ale jary. Jak tęgi łyk pociągnę z czary, to śpiewam. I tak dalej. I tutaj jest takie... długi jest to utwór. Później Sokrates rzeczywiście zaczyna śpiewać i nawet przy tym sobie wesoło podśpiewuje hopsasa, hopsasa. Zaczęłam od utworu, który nie rozpoczyna tomu. Utwór rozpoczynający tom to wiersz Właściwie z mottem zaczerpniętym z żeromskiego Caritas. Co on właściwie czyni, wrzeszcząc wśród kamienic? Jest to jeden z moich ulubionych wierszy Tuwima, chociaż w tej kategorii mieści się chyba setka takich utworów. No ale cóż,
Nie potrafię ich tak za bardzo sobie klasyfikować, bo wszystkie w jakiś sposób do mnie trafiają. Co ja właściwie czynię, tak cierpiąc, tak się ciesząc, tak życia niecierpliwy ku pewnej śmierci spiesząc? Co czynię, czyniąc wszystko? U kogo służba moja? Kto są ci wszyscy wokół? Skąd jestem tu i kto ja? Te smutki, te radości, cóż one im powiedzą? O Boże, 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 ci ludzie nic nie wiedzą. Te smutki, te radości zasępią czy ukoją? Ciebie proszę, gdy ku niebiosom Twoim stęsknione oczy wznoszę. To jest taki wiersz, do którego mi pasuje ją słowa Mieczysława Jastruna, który mówił o tym, że ten temat już się pojawiał, że mimo że w pierwszych wierszach, pierwszych tomach triumfuje przecież witalizm, biologizm, radość życia u Tuwima, to jednak mnóstwo wierszy ma charakter głęboko egzystencjalnych, ale też przesiąkniętych pewnym pesymizmem, poczuciem nieuchronności pewnych tragicznych wydarzeń, lękiem, grozą wręcz, samotnością, poczuciem wyobcowania i niezrozumienia. I Jastrun mówi coś, co głęboko do mnie trafia i z czym się zgadzam. Prawdziwy Tuwim to strach przed kształtami rzeczywistości. To popłoch wszystkich zmysłów w obliczu tajemnicy życia. To nagłe spojrzenie na ludzi, duchy kanciaste śmiercią nękane. To pierwsze spojrzenie mieszkańca planety na poruszające się podobne do patrzącego na nie stwory. Cała ta obsesja śmierci i widmowości życia jest jego właściwą, niezasłoniętą niczym naturą ludzką. Jego halucynacje są na pograniczu ekstazy i przerażenia dziwnością świata. No nic nie mogę tutaj dodać ani ująć, bo się z tym całkowicie zgadzam i też tak czuję. Dodaje i podobnie Jadwiga Sawicka, że jedyną stałą wszystkich, na przestrzeni tych wszystkich lat twórczych wierszów Tuwima, jedną stałą jest to, że potrafi bezbłędnie urzeczywistniać i oddawać bez żadnego zawoalowania, potrafi oddawać stany emocjonalne człowieka, nazywać je w sposób bezpośredni i bardzo mocno dotykający, tak urządlający człowieka prosto w nerw. Taki to Tuwim ma dar. Kolejny wiersz w tym tomie to już ten taki sokratejsko-niczański, powiedzmy, homo ludens whitmanowski. Nasza mądrość. Jakże ja Cię będę uczył tej mądrości? Myśmy ludzie ciś, myśmy ludzie prości. Myśmy ludzie prości, ludzie nieuczeni. Słowem ogniem wszczęci, słowem ogniem chrzczeni. Splotem słów chwytamy tajnie w śpiewnym rymie. U nas kwiatu słońce, słońcu kwiat na imię. Lecz w tej naszej mowie, w tym przedziwnym dziwie, świat się tak nazywa, jakim jest prawdziwie. Bez ksiąg i bez nauk, lecz w zadumie niemej. My jedyni, jeszcze coś niecoś tu wiemy. O tych chwilach nocnych, co w bezkresy biegą, gdy widzimy cienie nie wiadomo czego.
zawsześmy na ziemi jednakowo młodzi. U nas po ogrodzie jasny zwiastun chodzi. I do samej śmierci oddajem w pokorze Bogu co cesarskie i Bogu co Boże. Tutaj też pojawia się temat wątek religijny, z tym, że pojęcie Boga w religii Tuwima, można tak powiedzieć, w poezji Tuwima, nie jest jednoznaczne i chyba nie jest tak rozumiane, jak rozumiemy religijność my, Polacy, zazwyczaj. Chociaż to też się zmienia. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły religijności, bo jest to temat trudny, ważny i do na pewno rozwinięcia, do dyskusji, do omówienia w kolejnych odcinkach się pojawi. Tutaj tylko zaznaczam, że ta właśnie mistyczność Tuwima przybiera formę właśnie takiej często głębokiej, takiej przenikającej religijności, która może być nazwana Bogiem przez Tuwima, ale niekoniecznie musi dla niego tego znanego nam z Biblii Boga oznaczać. Nie musi, a może. To też sobie jakoś przemyślimy. Kolejny wiersz, który chciałam Wam przeczytać, to jest znowu powrót do tego, o czym mówił Jastrun, czyli tej samotności w tłumie. Czyli Tuwim jest w tłumie, czuje się samotny, jest człowiek tak ekstatyczny, tak szybko wpadający w stany poruszenia, ekscytacji, radości, takiej wybuchu tej radości naładowanej ona elektrycznością, potrafi w takim momencie z tego piedestału, z tej góry, z tego wulkanu emocji szybko zejść i ześlizgnąć się jak lawa na sam dół i wpaść w tego tak zwanego, mówiąc kolokwialnie, doła i poczuć się całkowicie przygnębiony, samotny, wręcz jakby zastygły w jakimś nagłym zwrocie i poczuciu rezygnacji, przerażenia, nieszczęścia, niezrozumienia. Tak, to Tuwim. Tak niesamowicie niejednoznaczna i pełna sprzeczności postać. Tak można mówić o Tuwimie samymi oksymoronami i wszystko będzie się zgadzać. I tak też to takie uczucia mam z prośbą. Zostawcie mnie. Już dość. Już dość wszystkiego. Nie wiem nic. Chodzę, patrzę, trwam. Pamiętam wiele. Nazywam świat. Bez echa, bez celu żadnego. Wszystkie jutra przyszłości. Oto moje cele. Uparłem się i milczę. Czekam bez nadziei. Różnie jest. Myśli, drgnienia. Wiecznym kołowrotem będą przychodzić jutra w niezmiennej kolei, aż jedno z nich nie przyjdzie. Wiem. Pamiętam o tym. Jest. I o nic nie pytam. Dosyć. Dosyć. Trwam z uporem. Już odejdźcie. Ku sercu skroń zmęczoną kłonie. Tylko ty zostań przy mnie. Słuchaj, dziś wieczorem na mych oczach wygasłych połóż jasne dłonie. No, ten wiersz nagle, niespodziewanie, szybuje na sam początek peletonu i w rankingach niespodziewanie przezwycięża wszystkie pozostałe, wygrywa, jest na pierwszym miejscu, jest wspaniały, jest doskonały. Ach, ach, ach. No i kolejny
jak szczęśliwi, jak nagle jakiś zwrot akcji, jak u Tuwima. Zresztą mówił o tym nie jeden z jego przyjaciół, właściwie każdy, kto z nim miał do czynienia, że potrafił, zapalał się i gasł jak zapalniczka nagle. Potrafił od tej ekstazy, od tego uniesienia, od tej paplaniny, gadaniny, rozgadania, takiej rubaszności, rozgadania, bycia, cieszenia się towarzystwem, upojenia zabawą, nagle wpaść w otępienie, znieruchomienie albo rozdygotanie, małomówność, milczenie wręcz i bezruch, zamyślenie, ale takie tragiczne zamyślenie, a czasem melancholijne zamyślenie. No, taki on był. Jesteś znowu. Mój Boże, jak mi serce bije, jak mi się wzrok owiośnił, jak świat rozradował. Tylem nocy Cię w snach na zbyt krótkich całował. Tylem dni cień ten tęsknił, co przyszedł i żyje. I jest. O, teraz właśnie. Jest ten dzień powrotny, wypłakany, kochany nowy dzień spotkania. Dzień wszystkiej mej nadziei, całego czekania, gdym Cię piastował w sercu stęskniony, samotny. I jakże to wypowiem? Jakiemu słowu powierzę ową radość drżącą, niespodzianą, że obudzę się jutro z duszą rozkochaną, z uśmiechem szczęścia w ustach. Jesteś, jesteś znowu. No po prostu radość pełna. I to na pewno było Stefanie i to na pewno było w czasach ich rozstania, kiedy czekał na nią te 7 długich, ale pięknych jesieni, których będzie poświęcony cały kolejny tom wierszy. I ten wiersz, można powiedzieć, jest jeszcze taki młodopolski, ale większość tych erotyków, czy tych wierszy miłosnych, chociaż nie wszystkie, mają charakter młodopolski u Tuwima. Taką miał specyfikę, że do wierszy też sentymentalnych często sobie potrafił te młodopolskie środki zaadoptować i zapożyczyć. Chociaż to nie było nigdy zapożyczenie, bo to było już w pełni jego. I tutaj w jego tomika wierszy zrzynek z żadnego młodopolskiego autora nie znajdziemy, nie uświadczymy. Jest jeszcze kilka takich wierszy, gdzie ten motyw młodopolski w postaci dopowiedzeń, niedopowiedzeń, wielokropków, słów święty, tajny, cichy, smutne, straszne, Chryste, och, i innych wykrzyknięć się pojawi. Trochę tak było w tym poprzednim wierszu. Jest wiersz Akacje, czyli Tuwimowe, no właśnie jak Tuwim mówi o miłości i jeszcze się do tego pojawia motyw przyrody i natury, który zdominuje w kolejnych wierszach, kiedy Tuwim tak jakby odrealnia się od świata coraz bardziej, jest mniej obecny w świecie żywym, miejskim, chociaż tam mieszka, tam przebywa i coraz bardziej w wierszach ucieka w świat natury, dążąc też w poszukiwaniu do początków słowa poetyckiego i słowa jako takiego, ale tu też wyprzedzam bieg wydarzeń, bo o słowie Tuwima będziemy mówić w kolejnych wierszach już tej twórczości dojrzałej, która taką cezurą dla rozróżnienia tej twórczości wczesnej i dojrzałej jest tą wierszy Rzecz Czarnoleska, ale to jeszcze, a niektórzy twierdzą, że słowa we krwi, to różnie jest to rozróżnienie, to rozdzielenie dokonywane, ale teraz za dużo mówię, po prostu Akacje. Białe akacje. Białe akacje tchną wonią opiłą pod nocą srebrno-modrą. Jak gdyby innych kwiatów nie było i wcale być nie mogło. Te ciemne liście i białe kwiecie szelestnym szemrzą szeptem. Jak gdybym żadnych głosów na świecie nie słyszał nigdy przedtem. Tak przez gałęzie lśnią gwiezdne dale i taki cichy ten wieczór, jak
gdybym jeszcze nie kochał wcale i tylko ciebie przeczuł. Szelestnym szemrzą szeptem. Ta zdolność pisania o naturze, oddawania jej dźwięków i właściwości za pomocą słów, czyli odnajdowania prawdziwego słowa, to jest coś, co wyróżnia Tuwima spośród wszystkich innych poetów, jakich znam. I to był taki wiersz, który już jest dla mnie na wskroś Tuwimowy. Nie można powiedzieć, żeby mógł być zaczerpnięty z kogokolwiek innego. To jest po prostu wnętrze pięknej duszy Tuwima wylane na ten papier. No, wyjdzie na to, że przeczytam Wam cały tom wierszy i spędzimy nad tym godzinę, ale nie mogę się powstrzymać, bo te wiersze są tak doskonałe i jeszcze czytam i wszystkie jak leci po kolei. Ale stop, troszkę powstrzymam się, bo może tłumacz za dużo. Kolejny wiersz to taki, który już kiedyś czytałam w jakimś odcinku, Zmęczony burz szaleństwem, czyli zaczerpnięte motto Mes vrais, j'ai trop pleuré z Rimbauda, ze statku pijanego. Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany, już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy i kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany. Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy. Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi, iżbym w spokoju Bożym wypoczął po męce. Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi, kładąc na moje oczy miłosierne ręce. Idę po szczęście swoje, po ciszę. Do kogo? Którędy? Ach, jak ślepiec, zwyczajnie przed siebie. I wiem, że zawsze trafię, którąkolwiek pójdę drogą. Bo wszystkie moje drogi prowadzą do ciebie. A teraz chcę wrócić troszkę do kwestii bardziej społeczno, to politycznych być może nawet. Bo z tym tomem wiązały się również kontrowersje. Pamiętacie, mówiłam Wam, że w tym tomie znalazł się wiersz Wiosna, czyli ten, który został wydany, opublikowany po raz pierwszy w 1918, ale w tomiku ukazał się drugim, nie pierwszym, pewnie w związku z tą nagonką i kontrowersją, jaką skandalem obyczajowym, jaki stał się udziałem tego wiersza. Drugi wiersz, za który Tuwim był, spotkał się z poważnym linczem i tym razem z zarzutem obrazy uczuć religijnych, niekoniecznie z pornografią czy demoralizowaniem młodzieży, to wiersz Litania. Dla mnie wybitny, wspaniały, kwintesencja tuwimowego podejścia do świata i człowieka. Natomiast dla większości katolików w dwudziestoleciu międzywojennym to był wiersz przesada, nadużycie. Tuwim jako Żyd nie miał prawa modlić się do Boga i tworzyć czegoś na rodzaju litanii. Ale jaka to jest litania? Posłuchajcie, zapalę światło. Coś się zmienia, oświetlenie. Tak jak mówię, nam się będzie światło zmieniać i w zależności od światła inaczej to wszystko wygląda. No cóż, tak będzie. Litania. Modlę się, Boże, żarliwie. Modlę się, Boże, serdecznie. Za krzywdę upokorzonych. Za drżenie oczekujących. Za wieczny niepowrót zmarłych, zakonających bezsilność,
za smutek niezrozumianych, za beznadziejnie proszących, za obrażonych, wyśmianych, za głupich, złych i maluczkich, za tych, co biegną zdyszani do najbliższego doktora, za tych, co z miasta wracają z wijącym sercem do domu, za potrąconych grubiańsko, za wygwizdanych w teatrze, za nudnych, brzydkich, niezdarnych, za słabych, bitych, gnębionych, za tych, co usnąć nie mogą, za tych, co śmierci się boją, za czekających w aptekach i za spóźnionych na pociąg, za wszystkich mieszkańców świata, za ich kłopoty, frasunki, troski, przykrości, zmartwienia, za niepokoje i bóle, tęsknoty, niepowodzenia, za każde drgnienie najmniejsze, co nie jest szczęściem, radością, za która i niech ludziom tym wiecznie przyświeca jedno, życzliwie. Modlę się Boże serdecznie. Modlę się Boże żarliwie. No i powiedzcie mi, co jest niepoprawnego w tym wierszu. Według mnie jest to najpiękniejsza chyba modlitwa, jaką kiedyś przeczytałam. Tak w znaczeniu humanistycznym, humanitarnym jest to docna, dobre i piękne i szczere. I w obronie Tuwima, który spotkał się właśnie z linczem za ten wiersz, stanęła nie inna postać, a jego druga siostra, czyli Kazimiera Iłakiewiczówna, gorliwa katoliczka, która opublikowała wiersz dla Tuwima, taki wiersz pocieszenie dla niego, w związku z tym, z czym się zmagał. Niedługo już wytrzyma zima, powłoka jej jak szyba cienka, więc dlatego w ręku zakwitła mi w takt śniegu, co kłuje, i deszczu, co ćmi, dla brata mego Tuwima piosenka. Nie będę czytać całego wiersza, ale jest bardzo taki sympatyczny, jest taki plasterek na pewnie skałataną duszę człowieka, który po raz kolejny spotyka się z tak niesprawiedliwą i niezasłużoną krytyką. No, bardziej na pewno niezasłużoną niż ta, jaką dostał, jaką mierzył się po premierze Wiosny, dyterambu. Taka to była litania. I chciałam przytoczyć już nie w całości parę wierszy, gdzie przejawia się ten tuwimowy motyw też poety prowincjonała i fascynacji małą miasteczkowością. Czyli klimaty tuwimowskie. Tuwim kochał małe miasteczka, chociaż nigdy w nich nie mieszkał dłużej. To chyba wzięło mu się z wakacji w Inowłodzu. Klimat kojarzył mu się z latem, z upałem, ze skwarem wręcz. To skwar się pojawia często. Z taką często nudą, takim lenistwem, ociąganiem, które w niego wzbudzało bardzo dużą melancholię i sentyment miał do tych historii chyba. Może wiele z nas również kojarzy ten klimat i wzbudza w nim to podobne uczucia. Jeśli tak, to Tuwim jest odpowiedzią na wasze emocje. Świetnie opisał je lepiej prawdopodobnie niż myśmy bylibyśmy w stanie je sobie w myślach zobrazować, uświadomić. W wierszu Śmierć pojawia się taka strofa. Chmur schorzałych szare cielska nudę sypią na ulicę. Siwa śmierć obywatelska puka w stęchłe okiennice. Szyby drżą umorusane, jakieś szare, jakieś mgliste, domy smutne, drzewa pijane. A zmiłuj się, Jezu Chryste. Dosyć smutny, taki przenikliwy. Ale nie będę czytać całego, bo dużo jeszcze mam. Kolejny wiersz wprost zatytułowany jest Nuda. I posłuchajcie, to też świetny ten klimat jest oddany. Niedzielnych popołudni
szare miejskie smutki, sucha, nudna jałowość ulic i podwórek. Przed oknem niezasiane, żółknące ogródki. W oknach postacie brzydkich, bezposażnych córek. O, nudo, 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 owst natrętna damo. Kancelaryjnych stołów, stacji kolei. O, bezczynnie znużone, męczące, to samo. O, nudo, 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 nudo wyblakłych nadziei. Nie ma na co czekać, czego się spodziewać. Wlecz się mieszczańsko schludna niedzielna godzina. Właśnie z niedziela jest skwar. Popołudnie, puste ulice, szarość, smutek, nostalgia i nuda. I kolejny wiersz to już z tych takich społecznie zaangażowanych, o chorym synku. Ale zanim do niego przejdę, jeszcze kontynuując ten wątek niedzielnej nudy w skwarne popołudnie. Kolokwium niedzielne na ulicy, które ktoś może mówić, mogłoby być wierszem, nie mogłoby być wierszem młodopolskim, dlatego że tu mi wprowadza tutaj te kolokwializmy, czyli przenosi język ulicy do języka literackiego. Wprost, bez żadnego cudzysłowu. I robi w to sposób niesamowicie trafny, dosadny, a jednocześnie wciąż w ramach jego pięknej poezji. Pani ma bardzo ładne, czerwone usta. Ale zdaje mi się, że są troszeczkę pomalowane. Co za dziw, no wiadomo, że kobieta to istota pusta. Puch marny, jak to mówi poeta. To przecież znane. Ale proszę pani, czy to przeszkadza prawdziwej miłości? Pani pozwoli, że ja do domu odprowadzę. Co? Pani nie zawiera na ulicy znajomości. Nie rozumiem. Nie, przecież pani nie zawadzę. Skąd panią znam? O, to dobre. Widziałem, jak z kinematografu wychodziła pani zeszłą razą w towarzystwie gości. Szukałem panią, jak babcię kocham. A tu trzeba trafu, że znowu panią widzę. Co za zbieg okoliczności. Pani wybaczy, że ja tak mówiłem na pani usta. Ale moja pani w dzisiejszych czasach. Bo tak to mi się pani podoba. A nie lubię, gdy niewiasta jest niesubtelna. No, są gusta i guściki. A pani to tak sam raz. A, przepraszam, a po kim żałoba? O, szanowny tatuś, pani powiększył grono aniołków. Co za nieszczęście, proszę pani. A kto wspomaga matkę? Stryjo? No, no. To może pani przyjmie ten bukiecik fiołków? Może wstąpimy razem na herbatkę? Może wstąpimy? Creepy, byśmy powiedzieli w dzisiejszych czasach. Chyba. No i wracając do tej niedzieli w małym miasteczku. O wielki, mocny Boże, zmiłuj się nad nami. Żółta, skwarna niedziela dyszała ospale duszna i pusta i trupi zaduch. Dylił w upale. Fuksje, jak krople skrzękłej krwi, za oślepłymi zwisały oknami. No właśnie. W szarym skwarze usycha miasteczko. Georginie pochyliły głowę. Zwiędło sprażone kwiecie. No to takie tuwimowe o skwarze. On bardzo lubił upał. On uwielbiał te skwarne gorące dni, nie przeszkadzały. Wracając do tych wierszy zaangażowanych społecznie, jest taki, oprócz tego o umarłym synu, jest jeszcze wiersz o śmierci miejskiej
mrozie nędzarzy, bies i księżyc. Myślę, że teraz jest moment. Przepraszam, nie o umarł, tylko o chorym synku. Płakała nad nim matka i płakał ojciec stroskany. Ach, nie opuszczajże nas, syneczku nasz kochany. Załamywali dłonie, płakali 3 godziny od poru naszej radości. Syneczku nasz jedyny. Synek bredził strasznie o morzu z okrętami, a ci płakali, szlochali. Ach, zlituj się nad nami. Ale nic nie pomogło. Wciąż bredził strasznie i cudnie, aż umarł synek maleńki. Umarł w samo południe. Nic pomóc nie mogło. Upadli, krzycząc na łóżko. Zbyt smutno było na świecie, na jedno małe serduszko. Pies i księżyc. Jest chuda, ciemna pani. Wstaje zwykle wcześnie. Siada przy oknie i wygląda na ulicy, podparwszy kościstą ręką ostry podbródek. Za podwójnymi szybami kołyszą się kasztany. Tam jest jesień. Drżącym brzękiem szybko, lękliwie bije zegar godziny. A mróz nędzarzy. Mróz siarczysty się wkręca w przetarte odzieże, w palta wiatrem podszyte, w rozdziorawione dziury. Wtulamy zmarzłe uszy w przykrótkie kołnierze, wciskając się za wysięcie w nieprzytulne mury. I cóż wam przyniesiemy? Wywonne i ciepłe, kapryśne, wypieszczone urodą kochanki. Szorstkie, skrabiałe ręce, twarze sine, skrzepłe lub zmarznięte, stwardniałe na mrozie gałganki. Teraz będzie wiersz umarł. Jak gdyby nigdy nic. Wieźli pospiesznie przez ulicę. Tak szybko, tak prędko, do prawdy, prawie kłusa. Czarny krzyż nieśli i ksiądz szedł zamaszyście, jak gdyby zwykłą szedł drogą. A za kawarawanem, pomyślcie, pomyślcie, nikogo nie było, nikogo. Zawieźli go do ziemi i do Pana Jezusa. A nie wiadomo gdzie, gdzieś w dali, jak gdyby nigdy nic, kiedyś tam rano list dostaną. Ach, jakże będą płakali, krzyczeli, rozpaczali. Nie wiem gdzie, w dali. Postawiam woskowe świeczki w żółkłych, matowych świecznikach i będą zbierali po szufladach, kącikach najświętsze pamiąteczki. No to chyba ostatni z takich wierszy bardzo tragicznych. Teraz będzie kilka takich sentymentalnych. Jeden wprost nazywa się Epistoła sentymentalna. Cieplutko w moim pokoiku, milutko, jasno i wesoło. Chcę cię obdarzyć najłaskawiej sentymentalną epistołą.
mnie znużyły sny o mocy, zapałach, szałach, ideałach. Więc się wyciągam. Słodko drzemię i o niebieskich śni migdałach. Mam takie dni sentymentalne, gdy w smutku miło mi jest jak dziecku. Czytam Dickensa, Waltera Scotta i czuję się po staroświecku. Mam przygody nadzwyczajne. Hece z ucieczką i romansem. I tajemniczych nieznajomych. I długą podróż dyliżansem. I widzę ciebie w krynolinie. Jak onych czasów cnę niewiasty. I za to pominam, że to przecież rok 1916. Czyli wiemy, kiedy był napisany wiersz. No taki jest niesamowicie przymilny ten wiersz. I on tak sobie trwa właśnie w taki tak humorystycznie. Bo u Tuwima często ten dowcip przykrywa te największe, najpotężniejsze uczucia i ciężko czasami zatrzeć granicę między tym, kiedy jest na poważnie, na serio, a może im bardziej na serio, tym więcej tego żartu, a może nie, różnie to bywa. Ale ten wiersz kończy się tak mocno młodopolsko, bo ostatni rozdział, bo ten wiersz jest podzielony na rozdziały, już jest taki wręcz tragiczny. I po dwóch tuzinach strof zakończę sentymentalną epistołę. Już wielka senność mnie ogarnia. Usnę spokojnie, bezboleśnie. Wiem, że nie będziesz mi się śniła, bo już przyjść nie chcesz nawet we śnie. A jednak do snu mnie utulą dłonie dalekie, najłaskawsze. A zegar cyka. Serce bije zawsze, zawsze. Taki to sentyment u Tuwima. Kolejny utwór to poemat sentymentalny, który jest dedykowany poecie Williamowi Chorzycy, Piotr Płaskin. Podobno mówił, pod wielkim wrażeniem tego utworu był właśnie Mieczysław Jastrun. Posłuchajcie, nie będę wam czytać całego Piotra Płaskina, chociaż jest to właśnie jeden z tych utworów, gdzie ten sentymentalizm miesza się ze satyrą i humorem i ciężko, trudno powiedzieć, gdzie jest dowcip, a gdzie jest śmiertelna powaga. I dlatego tak dobrze się to czyta, że te emocje niby przykryte warstwą humoru, no ale to życie takie słodko-gorzkie, takie jak te wiersze. Mieczysław mu pisał, nie ulega kwestii, że to poemat o Piotrze Płaskinie, mimo że burzyłem się w swoim buntowniczym sercu przeciwko jego sentymentalizmowi, nauczył mnie upalić się tą rzeczywiście przejmującą poezją prowincji. Byłem wtedy jednym z pierwszych w te, czyli miejscowości, w której pochodził, czytelników wierszy Tuwima, którego otaczała tak pociągająca, gdy się ma lat 17, sława gorszyciela, futurysty. Słowo to miało wówczas blask jadowity i olśniewający mowy. Byłem oczywiście nieśmiertelnie zakochany i w poezji szukałem ocalenia. Wiersze Tuwima przy całej swojej powszedności i potoczności języka wydawały mi się kontynuacją romantycznej szkoły poezji polskiej. No Jastrun bardzo ciekawie opisuje tę znajomość, która zaczęła się dosyć późno, w latach 20., połowie lat 20., to o tym też będę mówić później, natomiast kiedy przyjdzie czas, chronologicznie oczywiście. Co ciekawe, te wiersze z tomu Siódma jesień na przykład zrobiły ogromne wrażenie na Władysławie Broniewskim, który twierdził, że to najlepsze erotyki, jakie powstały w ogóle w dziejach polskiej poezji, literatury. Najlepsze. Z czym się zgadzam. Także polecam wam piękny poemat o śmierci Piotra Płaskina. O,
Już zdradziłam, o co chodzi. No nic, może to wytnę. Może kiedyś przeczytam go w całości, teraz nie mamy na to czasu za bardzo. A chcę jeszcze dokończyć ten z tych wierszy takich tragicznych. Boże, tragicznych. Już, co ja bredzę. Co ja bredzę. Wierszy zatytułowanych Przyjaciołom. Jest sens złotowłosej dziewczynki zadedykowany Jarosławowi Iwaszkiewiczowi. Pani pachnie jak tuberozy. To nastraja. I to podnieca. A ja lubię tuman narkozy. A najbardziej, gdy jest kobieca. Tak to się zaczyna. Mój wiersz dla Iwaszkiewicza. Sterany Julek Kazimierzowi Wierzyńskiemu poświęcony. Powinienem z wiatrami po ulicach się włóczyć. W tłoku miast podchmielony, najradośniej się chwiać. Od andrusów dryndziarzy powinienem się uczyć gwizdać, tląć, pochukiwać na psia krew i na psia mać. To jest dla grzecznego i gorliwego katolika Kazia Wierzyńskiego. I chyba skończymy już ten tom, bo już wszystkie limity zostały wyczerpane. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze został tutaj i nie jesteście już zbyt zmęczeni tym wszystkim, o czym mówiłam. Wracamy do wątków biograficznych, bo ten tom był z 1919 końcówki, więc już dawno przeterminowany w naszym odcinku, bo my już powinniśmy dawno przejść do 1921 roku. Ponieważ młodzi burzyli się przeciwko dotychczasowemu artystycznemu porządkowi, który w ich mniemaniu i w ich odbiorze był niczym innym jak tandetą i obniżaniem poziomu artystycznego i standardów, i przeciwko temu występowali chmurnie, gwarnie i tłumnie. Jednym z takich przykładów był ich taki prowokacyjny występ podczas premiery Pani Chorążyny w reżyserii Stanisława Krzywołuszewskiego w Teatrze Polskim, kiedy bez żadnych skrupułów i bezwstydnie wkroczyli na scenę. Podczas całego spektaklu bili głośno brawo, przesadnie krzyczeli bis, ironicznie i sarkastycznie reagując na żarty, podchwytując te słabe, mizerne, mierne dialogi. Na koniec zaczęli zrzucać z balkonu ulotki dotyczące właśnie ich sprzeciwu wobec wystawienia tak niskiego lotu sztuk. A na scenę wtargnął sam Lechoń i dał właśnie odczyt o tym, jak młodzież warszawska sprzeciwia się zaprzepaszczaniu potencjału twórczego i artystycznego Teatru Polskiego, obniżaniu tych standardów. I był to taki cios wymierzony bezpośrednio w dyrektora teatru, Adolfa Szyfmana, który wydawał zgodę na tego typu projekty. I później po raz kolejny dawali upust temu w różnych swoich występach, spektaklach, tym razem już w towarzystwie higienicznym. Bo jak wiemy, kawiarnia pod Pikadorem nie działała długo. Natomiast Kamandler, kontynuując jej piękną, niezapoczątkowaną tradycję, wydał na początku 1900, właściwie to było w lutym, dokładnie w walentynki 14 lutego 1922 roku, pierwszą szopkę warszawską, inaczej Pitagora, w kawiarni tzw. Dużej Ziemiańskiej. I tam stary skład miał swego rodzaju spektakl złożony z różnych historii i różnych satyr na sytuację też polityczną w Polsce, i ona bardzo się dobrze była przyjęta. Do tego stopnia,
że trafiła do samego Józefa Piłsudskiego. Zapytacie, jak to możliwe? Tak jak Wam mówiłam w poprzednich odcinkach, ich taką muzą, powiedzmy, i towarzyszem posiadówek ziemiańskiej, ich, czyli skamandrów, był Bolesław Wieniawa-Długoszowski, czyli pierwsza ręka, prawa ręka Józefa Piłsudskiego. I jego barwne opowieści, opowiadania o zabawach w Paryżu, gdzie bywał w ramach Towarzystwa Artystów Polskich, właśnie zaowocowała tą szopką, zrobiła furorę. I Wieniawa namówił Piłsudskiego, któremu też się bardzo szybko spodobała, do wystawienia jej w Belwederze przed ministrami i całą polityczną świtą Piłsudskiego. I wyobraźcie sobie, że tu, że poeci pojechali, twórcy pojechali do Belwederu słynnym na całą Warszawę kabrioletem Piłsudskiego. Jest nawet zdjęcie z tego wydarzenia, które Wam wkleję. Podobno Tuwim opowiadał, mówił znajomym, że ach, jaka frajda by była teraz kogoś ze znajomych potrącić tym kabrioletem. I bohaterami szopki były postacie z ówczesnego życia społecznego, kulturalnego i politycznego Warszawy, Polski, z delikatnie przekręconymi nazwiskami, ale w ten sposób, żeby każdy wiedział, o kogo chodzi. Był Lornetkowicz, czyli Jan Lorentowicz, który był dyrektorem generalnym Lasów Miejskich, może lasów, teatrów. Był Oster Katerwa, czyli Juliusz Osterwa, słynny aktor. Był Ordynarski, czyli Ryszard Ordyński, reżyser filmowy. Był Bezstroński, czyli Stanisław Stroński, taki endekowy, prawicowy dziennikarz. Marnel Kakuszyński, Kornel Makuszyński. Abderewski, czyli Ignacy Jan Paderewski, pianista, kompozytor, polityk. Gdaczyński, czyli były premier z PPS-u Ignacy Daszyński, generał Harceller, czyli generał Józef Haller, i Tuwimes Sokraczący, czyli sam Tuwi. To był taka szopka stworzona z kukiełek, którego autorami byli jak zwykle Jerzy Zaruba i Władysław Daszewski. O samym Wieniawie Tuwi mówił ładnie, że był to Wieniawontes, odważny Ambrozio Chłeptacz, sławetny z Pijantu. A Słoniński pisał o nim, dzwoniąc szablą od progu idzie piękny Bolek, ulubieniec Cezara i bożyszcze Polek. No i wyobrażacie sobie, jaka to była papierek lakmusowy dla działaczy endeckich, którym Tuwi i spółka od początku nie mogli się podobać. Po pierwsze, Żydzi byli wśród nich, Tuwim, Słoniński, Leśmian, Żydzi z krwi kości. Po drugie, byli przez Wieniawę mocno skolegowani z Piłsudskim. A po trzecie, byli obrazoburcami. U nich sfera sakrum i profanum mieszała się w jeden orgistyczny takt ich własnych utworów i skeczy, monologów. Ich kabarety były bardzo odważne. Podejmowały tematy wcześniej zastrzeżone dla pornografów, dla szynkwasu. No więc Tuwim stopniowo zyskiwał przeciwników, ludzi mu bardzo nieprzychylnych, którzy krytykowali go na każdym kroku. Pierwszym, no i po kolejne byli sławni i dobrze zarabiali. Tuwim dostawał coraz więcej ataków ze strony endeckich pism i dziennikarzy. Takie pisma jak Gazeta Poranna, Dwa Grosze, czy Myśl Niepodległa, czy Godzina nazywana przez niego Gadziną, nie dawały mu spokoju. I było wśród tych dziennikarzy kilku takich szczególnie ulubionych przez Tuwima, bo najbardziej przez niego znienawidzonych i też reprezentujących bardzo niski poziom dziennikarstwa i ogólnie kultury. Jednym z tych jego ulubieńców był Stanisław Pieńkowski,
który wprost nazywał Tuwima bolszewickim Żydem, Jojne Tuwim z Gęsiej ulicy. To był taki najzagorzalszy jego wróg, wrogi mu krytyk. I Tuwim poświęcił mu odrębny utwór. O pieńku, tak zwanym. Przeczytam wam go. O pewnym pieńku. Zasietrzewiona w głupiej złości, z byle redakcji, byle gnida, co w mojej poetyckiej mości miała dostrzec tylko Żyda. Nadęty bałwan nad bałwany. Impertynencik, impotencik, na żółć swą w braku spermy zdany. Świętej pamięci ćwierć talencik. Bóstwo żandarmów, klech, dziedziców, byk, co już tępym rogiem bodzie, a imponuje wdziękiem widzów swojej ciotce albo golibrodzie. Pieczeniarz, amant dwóch Żydówek, kiep, krytykaster, estetyteryk, który nim skrobnie kilka słówek, zagląda w spodnie i do metryk. Gramofonowa zgrana płyta, skryba skrobiący na odcinek, arcykanalia, abderyta, kramów i jatek beniaminek. Ten sam, co ze mną wojnę prowadzi, tym sposobem nowym, że mnie imieniem ochrzcił Jojnę. A sam jest srulem zawodowym. powiedzielibyśmy dzisiaj savage. A dla kontrastu pisał w tym samym mniej więcej czasie o Wieniawie. Co kilka dni się do mnie ktoś nowy z prośbą zgłasza. Zaczyna arcyskromnie i bardzo mnie przeprasza. Pan mnie wysłuchać raczy, o dobrą chodzi sprawę. Co to znaczy dla pana? Pan przecież zna Wieniawę. W tych dniach się brunet zjawił, interes ma gotowy. Czy rząd by wydzierżawił monopol tytoniowy? Nie chodzi o przekupstwo. Dość zmienić się z ustawę. Dla pana to jest głupstwo. Pan przecież zna Wieniawę. I tak dalej, i tak dalej. Kolejny wiersz do tak zwanego WR-a. Nie wiem, szczerze mówiąc, o kogo chodzi. Z innych takich przeciwników to był na pewno pan Gałuszka, Józef Aleksander Gałuszka, słynny grafoman, z którego Tuwim tak dosyć bezwzględnie się śmiał, no ale nie bez powodu. On znowu w Myśli Narodowej ułożył taki wiersz o Tuwimie. Pisał: szable polskie w pochwach siedzą luźnie, więc wraz któraś twardą stalą zgrzytnie i żeleźcem przedślepia ci bluźnie, przytnie pejsów ukrywanych skrytnie. Na początku się tym nie przejął, ale zrobił mu przytyk i dał mu ripostę, pisząc: polszczyzną pańską, tym w cudzysłowie, więc wraź którejś twardą stalą zgrzytnie, będą polskie matki straszyły polskie dzieci. Tak mu odrzekł. Pisał też o Pieńkowskim: o sroga, przez żydowskiego Boga natchniona zemsto. O, tfraszką, paru słów igraszką, unieśmiertelnić wroga. To właśnie o Pieńkowskim w wierszu o STP, czyli poświęcił mu kawałek swojego dorobku. Całe szczęście, że mu tego nie przypuścił. Mało tego, ataki przychodziły nawet ze strony tak niespodziewanej, jak od futurystów Anatol Stern i Aleksander Watt, którzy zresztą też byli przez prasę endecką atakowani za żydowskie pochodzenie, opublikowali taką broszurę Żydek Literat, w której trochę kpili z siebie i ze skamandrytów, ale w taki sposób dosyć obsesowy. Posłuchajcie. Uczono cię w Hederze, mój Tuwim Macherze, ale biedne Tuwimie, brzydkie ty masz imię, bo zwą cię Jojne. I sam Iwaszkiewicz mówił, że na początku Tuwim wyśmiewał się z tego, próbował drwić, ale z drugiej strony coraz to większe piętno odciskała na nim ta sprawa. Zaczął się tym bardzo mocno przejmować. To też później przyczyniło się, to był jeden z tych wielu czynników, które złożyły się na jego późniejszą chorobę, o której będziemy mówić.
Tak patrzę na zegar, czy jeszcze coś zdążę powiedzieć w tym odcinku, bo tak trochę zapoczątkowałam ten temat żydowskości losu, tak dosyć zgrabnie chyba przeszłam z tego tematu poezji do tematu dosyć bolesnego w życiu Tuwima, to myślę sobie, że kolejny odcinek zacznę od tematu, od żydowskości losu. Będziemy dalej sobie umawiać biograficznie, chronologicznie, co tam się działo w jego życiu. Za ten odcinek Wam bardzo serdecznie dziękuję. No i przepraszam, że tyle z tego wyszło, że w sumie mieliśmy erupcję poezji. No ale tak musiało być. W przyszłym odcinku żydowskość i działalność purnonsensowa do spółki ze Słonimskim. Ale to zobaczycie, o co będzie chodzić. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, że dotrwaliście, jesteście gigantami. Podziwiam, moje ukłony śle do pasa na kolana przed Wami. Szapoba. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Bądźcie gotowi. Pa!